Nagrywa się. Nie. Się jest. Ale ty wyładniałeś? Wymodniałeś, Artur? Make-up. No, this is not make-up. It's yours. No, it's really natural? 100% no. Natural? Natural. you look it oh, very nice, you know. Stile bile lele schmele bile. Oh, your English is very, very good, well, my man. Still kind of modifying that. Kind of well, learning. Still learning, oh, right? A i mówiłeś, że nie rozumiałeś Roberto, jak on coś nie mówił. Nie Roberto. Ascama, sorry, nie, ale Ascama to... Ascama, of course, you are from Manchester, of course, no problem. Yes, a podobno Ascama to w Londynie też nie rozumieją, więc akurat... Tak? Oh. Tak, ludzie z akcentem BBC. Tam, że po prostu angielski, anglicy tak rozmawiają, a to okazało się, że później... Wiesz, no, angielski, jak ktoś po angielsku mówi, tak, po amerykańsku w sensie. Tak. To rozumiem. Jeszcze potrafię zrozumieć, ale jak ktoś z Anglii, na przykład, jak później założyłem, że jak rozmawiał ten, jak on, no ten, co się z Mańkowskim bił teraz ostatnio, boksował. A, Norman. Norman, to jego tak. Miałem. Okazało się, że to chodzi o, że akcent, wiesz, że to różne miasta i to może... Ale on też, powiem ci, jak się rozbrykał z tym swoim akcentem, to też było trudno go zrozumieć. A, okej. Okay. No dobra. No, ale ty, a po włosku mówisz? Si. Claro? Come ragazzi, vi ci vai voi. Vi piace. Francuski? Uno per la sale case, vici. Je n'ai pas d'un, il m'a sécur, puis de l'infar sécur, je n'ai pas d'un beaucoup. Trémont et Trémont de Barcicafu, les mots c'est matrilisite antivilosor, vice-barcu. Can we switch to Polish? Ja troszeczkę mówisz polski. Okej, mamy Halidow. Po tym wspaniałym wstępie, klatka po klatce, zbliża się wielka walka, Mamet, i wtedy ja zawsze dzwonię do ciebie. Jak myślisz, dlaczego? Bo Mamet Halidow zawsze trafia wynik walki w sposób idealny. Mowa oczywiście o Janku Błachowiczu, ale powiedz mi, Mamet, bo tak, Glover Teixeira, 42 lata, ja się zastanawiam, czy ty spodziewałeś się, że mając ponad 40 lat, można być jeszcze, wiesz, takim dobrym w tym sporcie i mierzyć tak wysoko? Słuchaj, no o kim teraz mówimy? O Teixeira. Teixeira, wiesz co, on... Szybko wyczułeś. Tak, szyderkę. Mówmy o Janku i Teixeira. Wiesz co, powiem ci tak, nie, no, wszystko się może zdarzyć, wiadomo, wiemy, że jest MMA, i... tylko że w tej sytuacji za bardzo nie wiem, czym ma zagrozić mu Teixeira. Nie mogę. Aż tak? Jakoś tak nie mogę sobie wyobrazić. Żeby podejść do Janka, to musiałby, wiesz, no Janek bardzo dobrze dystansuje. Lepsi zawodnicy z dłuższymi rękoma nie mogli go sięgnąć. Na tym odchyleniu Janek bije. I to mocno. Żeby obalić go ostatnio, no kiedyś Janek nie to, że nie miał zapasu, po prostu gdzieś go głowa blokowała i nie mógł tego obronić, bo nie chciało mu się obronić. Teraz broni i nie daje się obalać, wręcz jeszcze sam obala. A parter, wszyscy wiemy już, że jeżeli chodzi o poziom brazylijskiego, to już jest, jesteśmy, tym bardziej w Polsce, jesteśmy na dobrym poziomie, na bardzo dobrym poziomie, więc to myślę, że tam nie zagrozi mu. Absolutnie nie powinien się obawiać, bo wydaje się, że... Znaczy, tak absolutnie wiesz, to jest nie to, że obawiać się, tylko że jakby obawiać się, to nie można się wejść i sobie, no wiadomo, to chodzi o to, że jakby dobra forma jednego, drugiego, jeżeli tak jest, a pewnie tak jest, powoduje to, że jakby argumentów nie ma i tak nie ma, jakby ja nie widzę argumentów, jeżeli chodzi o Teixeira przeciwko, no jako, ja tak, jak to widzę, tak to widzę. Różnie może być, wiesz, no może trafić, może, nie wiem, różnie może być. Ale on miał lepszych przeciwników i oni mieli potężny problem i zwiększyło się z nich zakołtowo, wiesz, no. Jak rozmawiałem z trenerami, z trenerem Joczem, ciekaw jestem, czy się zgodzisz, trener Jocz powiedział coś takiego.
trzeba zachować zimną głowę, bo już nie jeden zawodnik miał tej Teixeirę na widelcu. Ruszał i dawał się zaskakiwać. Czy faktycznie to będzie w przypadku Janka, że tak powiem, no, najtrudniejsze, żeby się tam no, nie dać, że tak powiem, zwariować i nie ruszyć za wcześnie, żeby dobijać? Bo wierzę w to, że jak wejdzie jakiś cios Janka, no Glover nie jest w stanie tego ustać. Nie ma co. Wiesz co, głównym problemem Janka wcześniej był taki, że on nie mógł, nie odpalał. On nie odpalał, on nie miał problemu, jeżeli chodzi o jego poziom i warunki i tak dalej. Wcześniej walki przegrywał, jego walki były dziwne jakieś. On i ja osobiście wiedziałem, że nie może odpalić po prostu. On trzymał to, nie wiem, miał stresa, nie wiem co to było z nim. Dopiero teraz uwierzył w siebie i leci teraz powstrzymywanie jego w typu trafi, żeby on już umie to robić, to doświadczony zawodnik. Jeżeli on trafi, to on, jak zobaczy, że zwierzyna jest, wiesz, zraniona, no to będzie dobijał, no to jest normalne. No, myślę, że to wiadomo, że trzeba zimną krew zachować i tak dalej. No, widzieliśmy ostatnie jego walki, on umie zachować zimną krew, więc no mówię, różnie się może to zdziać, ale jakoś tak, jeżeli chodzi o tą walkę, jakoś tak sobie tak myślałem, z jednej, z drugiej strony, no jakoś tak nie widzę takich tam dużych argumentów w ogóle ze strony Teixeiry, niestety. Czy niestety? Nie obrażając jego w sensie niestety, bo no jakby no jest zawodnikiem, ale myślę, że Janna gdzieś już dawno gdzieś mocno wystrzelił do góry, wiesz, i z walki na walkę jest lepszy. To prawda, ale jeszcze ten wątek chciałbym pociągnąć, bo z Maretą chyba była taka sytuacja, nie? Że miał go Teixeira na deskach i mimo wszystko no, nie skończył tego pojedynku. Nawiążę do tego. Nie wiem, czy na przykład ciebie Tomek Narkun nie wciągał w taką zabawę w tej pierwszej walce, nie? Że lądował na deskach, ale no tylko po to, żeby wiesz, no zaprosić, że tak powiem, lwa do jaskini. To nie było, że to nie było. To było po ciosie, uwierz mi. Tak? I w pierwszej walce, i w drugiej walce lewy sierp mu wszedł i padł też na dół. To nie było, wiesz. No, w pierwszej walce za pierwszym razem naruszyłem go, ale jak on wstał i za drugim razem to tak weszło, że tylko, że on ma twardy łeb. No. Twardy łeb ma jak skała. No, później jeszcze porterzy mu dalej jednego takiego wsadziłem, że inny by nie wstał, nie? No, ale on to utrzymał. No. Ma twardy. To zmierzamy teraz do tego najważniejszego pytania. Twój typ na ten pojedynek, na pojedynek Błachowicza z Teixeirą. Jak uważasz, jak to się zakończy? Ja myślę, że to będzie TKO albo KO. No KO, TKO. No. Do której rundy powinien rundy się... Rundy nie wiem, bo nie wiem, jaka jest taktyka, jaką ma taktykę Janek, bo to na pewno jakąś taktykę ma, to są 5 rund. Stawiam raczej, wiesz, będzie to TKO albo KO. Wielki wieczór w Abu Zabi, jeśli chodzi o polskie MMA, bo nie tylko Jan Błachowicz, mamy w karcie Michała Oleksiejczuka, mamy Marcina Tyburę, wielkie pojedynki przed polskimi zawodnikami, Tybura z Wołkowem. Myślę, że to walka, która ma status, no bardzo, bardzo, bardzo ważny pojedynek. I Oleksiejczuk z Szamilem Gamzatowym, kto twoim zdaniem będzie miał najtrudniejsze zadanie tego wieczoru z Polaków w Abu Zabi? Ja myślę, że i Oleksiejczuk będzie miał ciężkie zadanie i Tybura będą mieli ciężkie zadanie. W przeciwniku mają bardzo dobrych, aczkolwiek w ogóle uważam, że Tybura to jest zawodnik wagi ciężkiej, jakoś tak cicho o nim jest, a to jest naprawdę solidna firma. Co więcej, wrócił do tego miejsca, w którym był. Pamiętamy jego walki z Fabricio Werdumem. On już był praktycznie na samym szczycie i MMA pokazuje, jak jest takim brutalnym sportem, bo gdzieś spadnie się z tej drabiny i później na ten szczyt bardzo długo się wraca. I trzeba zauważyć, że dla polskiego MMA jakby to, że w UFC tak Janek jest mistrzem, bije się, broni pasa. Tutaj widzimy, że Marcin Tybura walczy już znowuż. To jest już top, wiesz o co chodzi. Widzimy zawodników polskich, którzy się biją w top, więc to jest bardzo ważny wieczór, że jednego wieczoru biją się, wiesz, bije się trzech Polaków i naprawdę w solidnych walkach. Nie?
A po tych, po tej gali, myślę, już też wielkimi krokami zbliża się coś, na punkcie czego oszaleli kibice w Polsce, czyli twoje starcie z Roberto Soldiciem. I teraz pytanie. Wiesz, ile biletów w ciągu tych kilku dni organizacja KSW zdołała już sprzedać na galę KSW 65 w Gliwicach? Co wiem, że po dwóch dniach 50% było, a nie, po dwóch dniach było 5 tysięcy, później parę dni później było 50%, a teraz już nie wiem, bo nie śledzę tego, bo ja na sali jestem, trenuję, wiesz, i już nie mam, po prostu się wyłączyłem całkowicie, można powiedzieć, że po prostu dla coś tam wrócę na Instagram, coś po prostu, żeby było, a tak to jestem na treningu, śpię, Michał Garnys dzwoni i pilnuje tego, żebym nawet spał. Więc to tak? Żebym w telefonie nie siedział. No. O, proszę, to zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, a ja ci już odpowiadam. Rozmawiałem z potężnym Wojsławem i okazuje się, że wczoraj było to już 7,5 tysiąca biletów. No, szaleństwo absolutne. I czy ty odczuwasz na swojej skórze, jak to jest ważny pojedynek w polskim MMA, czy odsuwasz? Słuchaj, powiem ci szczerze, ja miałem naprawdę na każdym etapie tak tyle walk tych najważniejszych. Po prostu ja nie wiem, ja po prostu jestem wyłączony, ja nie wiem, co się dzieje ze mną. Po prostu ja jestem, przygotowuję się do tej walki i w ogóle nie myślę, że... Nie wiem, ja się cieszę z tego, że mogę się bić jeszcze na tym poziomie, wiesz, i tyle, no. Przychodzę na trening, teraz w ogóle wcześniej jak biegałem, coś załatwiałem i tak dalej, gdzieś wyjść, teraz w ogóle mnie nic nie interesuje. Jedyne, co mnie cieszy, to jest trening. Czyli ty jesteś po prostu sfokusowany absolutnie na Soldiciu? Im większe wyzwanie, tym bardziej jestem zmotywowany. Tak zauważyłem, wiesz, im jakby... Gdzieś tam 100 razy już mówiłem o tym, gdzieś miałem, zagubiłem się, ale teraz wróciłem na ten tor, który, wiesz... Z podwójną siłą taką, jestem szczęśliwy. No. Jakby nie było, jakby ta walka się nie potoczyła, co by się nie działo, ja zrobię wszystko dzisiaj. Ciężko się przygotuję, razem z moją drużyną, z klubem moim, Michałem Garnysem, z całą ekipą, z chłopakami. Zrobię wszystko z tego, co będzie we mnie, ja zrobię. A jakby ta walka się nie potoczyła, to co Bóg da, to ja przyjmę. Ale na pewno wychodzę, żeby walkę wygrać i dać się 100%, więc... Wynik walki już wiesz, to już pisane jest przez Boga. Jaki on jest jeszcze, ja nie wiem, ale ja wszystko zrobię, żeby jeszcze raz, jeszcze nawet będąc w tym wieku, żeby jeszcze raz zaskoczyć. Ale mam wrażenie po tym, co mówisz, że ty zdajesz sobie sprawę z tego, że w starciu z takim zawodnikiem jak Roberto Soldic zagrać musi nawet absolutnie wszystko. Czyli trening, regeneracja, sen, dieta, taktyka, absolutnie wszystko. Myślę, że były w twojej karierze takie pojedynki, gdzie nie musiało zagrać wszystko, a tutaj chyba musi. Wiesz co, miałem bardzo mocnego uderzacza Melvina Manhoefa, który był, wiesz, na tym etapie mógłby po prostu głowę urwać. Nie? Wiem, że on urywał, tak. Myślę, że mocniejsze ciosy niż Soldic i inaczej. Znaczy podobnie też bardzo mocnie, wiesz. Też było to kwestia tego, żeby wiesz, też mocno bronił tych obaleń, wiesz, już był gotowy na to, żeby on po prostu było w tym kilka tych walk, wiesz. Nie ma tak, że jakby zawsze musi być wszystko dopięte, czy to jest walka z Soldiciem, czy właśnie czasami człowieka to gubi, wiesz, że a to okej, okay, tutaj coś tam popuścić, nie? Można sobie nie dać siebie 100% naszego na jakimś tam treningu. Tutaj jest tak, że już niestety ja sobie nie mogę pozwolić na błędy. Za dużo mam doświadczenia, jeżeli chodzi i cały mój klub ma doświadczenie treningowe, przygotowawcze, wiesz, zawodnicze i tak dalej, więc i mój wiek jeszcze, wiesz, no, jeżeli zdecydowałem się coś robić, ja zawsze chciałem robić to na najwyższym poziomie i chcę to utrzymać. Jeżeli nie będę mógł utrzymać tego poziomu, to ja po prostu zejdę. Wyjdę z klatki i po prostu zostawię to. Dzisiaj tak, muszę wszystkiego dopilnować ze względu na to, że wiek,
muszę dopilnować wytrzymałości, tym bardziej, że przez wiek muszę dopilnować regeneracji. Mam między nami jest 15 lat różnicy, wiesz, no to dużo. Sporo. Mógłbym być jego ojcem. Słuchaj, czekamy. Wielkie walki przed nami. Na początek Skiba w Abu Zabi, bo jeszcze mamy Skibę w piątek. W sobotę 3 pojedynki, później po drodze Fen, a później zwieńczenie, mam nadzieję, kapitalnego roku w polskim MMA i twój pojedynek z Roberto Soldiciem. O, nie mogę się doczekać, ja już bukuję hotel chyba za jutro. Tak jest. Wielkie dzięki, Mamed, za rozmowę. Maciek, pozdrawiam wszystkich, miłego wieczoru, tam dnia, nie wiem, czegokolwiek, ale wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ciao, Mamed. Ciao, ciao, Mamed. Kwasy, ale mara, widać.